Nazywam się Adam Zadroga. W dniu dzisiejszym została mi powierzona funkcja prorektora do spraw administracji. Jestem niezmiernie wdzięczny księdzu rektorowi za to ogromne zaufanie, którym mnie obdarzył, powierzając mi tę zaszczytną funkcję. Zdaję sobie sprawę, że przede mną ogrom wyzwań, dlatego dzisiaj rano, podczas mszy świętej sprawowanej w naszym kościele akademickim, zawierzyłem moją posługę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, prosząc Go, by On, którego serce jest źródłem wszelkiej mądrości i umiejętności, wspierał mnie w tej misji niełatwej. Jako główne zadanie stawiam sobie to, by usprawnić działanie naszej administracji. Dla mnie administracja to przede wszystkim ludzie, dlatego chcę korzystać z kompetencji, umiejętności, wiedzy tych wszystkich, którzy w sposób profesjonalny chcą wspierać funkcjonowanie naszego uniwersytetu, po to, by jak najlepiej uczelnia mogła realizować swoje zadania statutowe.